I za dobre pieniążki ujawnimy nazwę tego kebaba, także... Dzięki. Ulela. 11.26. Salon Plusa w Gdańsku. 9 dzień, 8 miesiąc. 8 lipca. Grzegorzka też już tak tutaj. Mama i tata już. Ale to jest... Dobra, właśnie to jest taka rzecz. Chciałem za to zachodzić bardzo. Nie wiem, ile osób tutaj obecnych ma tak, że z uśmiechem przychodzi do swojej pracy. Ja na pewno, ja naprawdę... Brawo, mistrzu! Ja naprawdę z uśmiechem przychodzę do pracy. Raz, że robię to, co kocham, a dwa, że mam obok siebie takich super gości. Także naprawdę, kiedy wracam na kadrę po sezonie ligowym, to jest czysta przyjemność. I może czasem przeplatana jakimiś tam drobnymi porażkami, ale zawsze z uśmiechem na ustach i w doborowym towarzystwie. Zawsze się śmieję, że zaczęła się ta właśnie historia od kebaba, ponieważ spotkałem się tam z trenerem pierwszy raz, ale on mnie już wcześniej kojarzył, ponieważ mieszka niedaleko mojej miejscowości rodzinnej. Wiedzieli, że jestem chłopakiem, który jest bardzo wysoki, ale też bardzo mobilny, co w siatkówce jest mega potrzebne. No i przychodząc na treningi, no to przed wyjazdem na pierwszy swój turniej siatkarski taki ogólnopolski uczyłem się odbijać piłkę razem z kobietami, dziewczyny były w drugiej lidze. Proszę bardzo, jak wyszło? Wyszło dobrze. I za dobre pieniążki ujawnimy nazwę tego kebaba, także... Monika, powiedz to jeszcze raz, co do chłopaków powiedziałaś przez mikrofon. Dziękuję wam. Za piękne emocje. No i to jest clue, to jest esencja takiego spotkania, bo słuchajcie, to mogłoby wyglądać jak fabryka samochodów, nie? Zdjęcie, autograf. Grał się, tak jest.